mijającym tygodniu z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w przedszkolu Bajkowa Kraina w Końskich zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je ratownik Robert Wołowiec. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i przypada na 16 października. W tym dniu dzieci w niepublicznym przedszkolu Bajkowa Kraina w Końskich oraz uczniowie z prywatnej szkoły podstawowej wzięli udział w akcji Ratujemy i Uczymy Ratować, ogłoszonej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W akcji tej chodzi o bicie rekordu w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i takie czynności wykonywały przedszkolaki oraz uczniowie. Nad całą akcją czuwa ratownik medyczny Robert Wołowiec, który pokazał dzieciom, jak prawidłowo wykonywać RKO. W biciu rekordu udział wzięło 32 uczniów oraz 58 przedszkolaków. Tutaj słucham, czy oddycha, czuję, czy oddycha na własnym policzku, ale jednocześnie obserwuję klatkę piersiową, czy ona się porusza, czy nie. Paluszki na mosteczek i 30 mocnych ucisków. O tak! Ale nie po sercu. Tutaj, na mosteczku. Wspólnym celem projektu i wszystkich w niego zaangażowanych jest to, żeby każde dziecko w Polsce znało podstawy udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.